Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego cyklu paranormalnych nagrań. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę oraz komentarz. Także ja już nie przedłużam i zapraszam Cię do oglądania. Pierwsze nagranie pochodzi z subreddita, na którym to ludzie publikują dziwne zdjęcia oraz filmy. Nagranie opublikowane przez pewnego użytkownika przedstawia osoby, które są w drodze do szkoły. Film początkowo wydaje się normalny, widzimy pochmurne niebo, ale po chwili dzieje się to. That's freaking weird, man. Isn't it? Yeah, like there's someone else taking a picture. It's just so weird because it should be moving. Yeah, I don't see any like. I don't see anything like. Wygląda to tak, jakby na niebie unosił się martwy ptak. W jego pobliżu znajdują się kable, jednak ten ich nie dotyka. Więc jak myślisz, co tutaj się dzieje? Wygląda to tak, jakby ten ptak unosił się w powietrzu. Joseph Worley jest TikTokerem, który żyje najprawdopodobniej w nawiedzonym domu. Jakiś czas temu przedstawiałem wam nagranie, na którym to nóż w jego kuchni sam wyskoczył i spadł na ziemię. Niestety od tego momentu ten duch nadal nie opuścił jego domu. Joseph siedzi przy komputerze, gdy zdaje sobie sprawę, że wokół niego zaczynają dziać się dziwne rzeczy. What the f*** was that all about, dude? What the f*** is that all about? Możemy wyraźnie usłyszeć przerażenie w głosie mężczyzny, gdy w pewnym momencie patelnia znajdująca się na kuchence gazowej zaczyna się sama obracać. Jak myślisz, czy rzeczywiście jego dom jest nawiedzony, czy da się to w jakiś sposób wyjaśnić? Miliony osób na całym świecie używa domowych kamer bezpieczeństwa do monitorowania swoich posiadłości. Najgorszą rzeczą, jaką najprawdopodobniej możesz zobaczyć na takiej kamerze, jest włamywacz. A ostatnią rzeczą, której się możesz spodziewać, jest duch. Ten film został przesłany na Reddita kilka dni temu i przedstawia dość ciekawe zjawisko. Jeśli uważnie słuchałeś, możesz usłyszeć odgłosy stukania, a chwilę później pojawia się jakiś dziwny cień przechodzący przez kadr. Ten film ma kilka dni, a sam autor nie ma pojęcia, czym to coś mogło być. Jak zawsze, ostateczną opinię pozostawiam tobie. Użytkowniczka TikToka Jay Berari, którą zapewne dobrze znacie, bo już nieraz pojawiała się na tym kanale. 23 lutego 2023 roku opublikowała film ze zwiedzania opuszczonej farmy w środku nocy. Zaledwie 10 sekund po rozpoczęciu nagrywania dzieje się coś dziwnego. Zwróć szczególną uwagę na okna. What the?
Widziałeś to? Znikąd pojawia się cienista postać, która przechodzi obok okna, a następnie znika z pola widzenia. Nieco ponad minutę później przesyłająca kontynuuje nagrywanie budynku z zewnątrz i rejestruje po raz kolejny coś dziwnego. Holy shit, did you see that? Możemy zobaczyć kolejną postać cienia, poruszającą się wewnątrz budynku. Czy rzeczywiście udało jej się zarejestrować jakąś zjawę, czy był to po prostu człowiek? Ten film został zarejestrowany za pomocą kamery bezpieczeństwa, która znajduje się w starym budynku mieszkalnym. Cała akcja rozgrywa się na 13 piętrze, ale wielu lokatorów stwierdziło, że słyszą w nocy dość dużo dziwnych dźwięków, a jeden z mieszkańców przysięgał, że widział małego chłopca biegającego po korytarzu, który znikł w ścianie, a teraz zobacz to nagranie. Po krótkiej chwili dziwnej aktywności możemy zobaczyć parę nóg. Wydają się powoli poruszać w stronę kamery, a następnie znikają. Zaledwie kilka minut później dzieje się to. Jak myślisz, czy ten budynek jest rzeczywiście nawiedzony, czy da się to wszystko w jakiś sposób wyjaśnić? Swoją opinią podziel się w komentarzu pod filmem. Także to już jest niestety koniec dzisiejszego odcinka, ale jeśli lubisz się bać, na środku ekranu znajduje się ostatnio opublikowany przeze mnie film. Możesz w niego kliknąć i cieszyć się kolejną dawką paranormalnych nagrań. A tuż obok, po prawej stronie, znajduje się nagranie specjalnie dopasowane do ciebie. No i standardowo, jeśli obejrzałeś lub obejrzałaś cały film, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam, a ja przypnę ci serduszko. Także dzięki za obejrzenie, na razie i cześć.